Witamy Państwa w pierwszym naszym wakacyjnym cyklu, stąd też i w nazwie, jak Państwo zauważyli, na wakacje. Spotkamy się z profesorem Tomaszem Ciesielczukiem. Witam Panie profesorze. Dzień będziemy dobry. sobie tak co weekend gwarzyć się na wakacjach, bo jest nieco więcej czasu i teraz oddychając, wydawałoby się świeżym powietrzem. Myśląc o tym, że jesteśmy na działeczce, na jakimś przy jakimś akwenie, gdzieś w pięknych okolicznościach przyrody, będziemy się zastanawiać, drodzy Państwo, nad różnymi tematami związanymi ze środowiskiem, ogólnie rzecz biorąc. Dzisiaj chciałem wrócić, proszę Pana, do Pańskiego wykładu zatytułowanego Odpady organiczne szansa czy utrapienie współczesnego człowieka. Przyroda ponoć nie wytwarza śmieci. Rzeczywiście, ale robi to człowiek. Jak zatem jest? Bo hasło, że oddajemy świeci, śmieci bio, że mamy brązowe kubły, to my wszystko wiemy, prawda? To słowo bio jest ostatnio takim kluczem chyba. Natomiast cóż to tak naprawdę oznacza odpady Organiczne. Odpady organiczne to takie, które ulegają biodegradacji, to znaczy ulegają przemianom biochemicznym, wprowadzonym oczywiście przez mikroorganizmy, w efekcie których one przekształcane są w dwutlenek węgla, wodę i materię organiczną, ale inną niż tą, którą same były. Mhm. Jest to o tyle fajne, że ta materia organiczna to jest tak zwana trwała materia organiczna. Są to w znacznej mierze kwasy humusowe, które są naturalnym składnikiem gleby. W związku z tym, jeżeli poddamy właśnie biodegradacji czy kompostowaniu nasze bioodpady, które generujemy faktycznie, no to wtedy mamy szansę na... To, żeby mikroorganizmy pomogły nam stworzyć coś, co się przyda naszej glebie. No to gdzie to utrapienie, panie profesorze, chciałoby się zapytać? Utrapienie mapie, jest, tak? Utrapienie jest, bo jak wszyscy sobie przypomnimy te nasze właśnie brązowe pojemniki, gdzie mamy właśnie wrzucać te, te bioodpady, to zawsze jak przychodzimy do tego brązowego pojemnika, to mamy taką obawę. Czy nie czają tam się na nas jakieś gryzonie, jak altana śmietnikowa, osiedlowa, różnie to bywa, jakieś szczury, ale to zwykle nocą. Czy nie galopują tam larwy od much? Czy czasem jakieś ptactwo tam się nie zachodowało i nie poszukiwało dla siebie resztek pożywienia? W związku z tym zapach, czyli tak zwany, jak to się ładnie mówi, uciążliwość odorowa, odór, tak, tak. odór. gdzie mamy merkaptany, gdzie mamy siarkowodór, gdzie troszeczkę amoniaku, te beztlenowe przemiany, bo jak wrzucamy te odpady tam, no to one dosyć są takie ubite w tym pojemniku i zaczynają gnić. Jeżeli nie będziemy ich często, jeżeli nie przyjedzie śmieciarka po te bio-odpady, no to naprawdę tam zaczyna być niefajnie. Stąd właśnie utrapienie. Tu utrapienie, dobrze powiedział Pan i to tak ładnie by wyglądało. OK, będzie z tego woda. Zaraz każdy sobie pomyśli, dobrze, ale to nie woda do kranu. Nie, 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 nie woda do kranu. Para wodna oczywiście powstanie w czasie tych przemian biochemicznych. Natomiast głównym tutaj jakby celem jest stworzenie przez nas warunków, żeby ta biodegradowalność, żeby ta, to kompostowanie szło w określonym dla nas kierunku. Z takim, że jak najwięcej korzyści i jak najmniej minusów. To znaczy musimy zapewnić e, takie warunki mikroorganizmom, żeby właśnie te odpady nie gniły, a się kompostowały. Gnicie jest beztlenowe, kompostowanie jest tlenowe. Do kompostowania potrzebne jest stosunkowo dużo um, materiałów zawierających dużo węgla i w dodatku um, suchych materiałów same odpady biosną zbyt mokre, na pewno zgniją. To gdzie umieścilibyśmy dzisiaj nas jako społeczeństwo, oczywiście myślę polskie, w kontekście tego, że od wielu lat już się mówi, ten proces też do nas nadszedł. Czy rzeczywiście ta nasza świadomość wzrosła, czy też ta przysłowiewa skórka od banana jednak mimo wszystko ląduje? Gdzie popadnie? Świadomość wzrosła i to bardzo, i to cieszy. Jak regularnie kontroluje zawartość tych brązowych pojemników, które są na osiedlu, no bywało tam wszystko, obecnie naprawdę są tylko odpady biodegradowalne, czasami wrzucone w worku foliowym. Niespecjalnie bym to demonizował, ponieważ w sortowni jest coś, co się nazywa rozrywarka worków. I ona sobie tam z tym radzi i wtedy te bioodpady są, że tak powiem, uwalniane do tej ogólnej masy, która tam trafiła. Ten worek zostanie, że tak powiem, oddzielony i nie trafi do kompostowania, które bardzo by utrudnił bo on utrudnia przepływ powietrza przez pryzmę kompostową albo gdzieś tam w bioreaktorze. Um, a tak jak powiedzieliśmy, kompostowanie jest to proces tlenowy i ten tlen musi tam dopływać. To zatem chciałbym się od razu zapytać oczywiście, jakie proponować te działania zmierzające do ograniczenia ilości w ogóle wytwarzanych odpadów, a później też i tego przetwarzania, o którym Pan mówił. I to jest najważniejszy mhm. element tego, tej całej naszej gospodarki odpadami. Zmniejszyć ilość generowanych odpadów. Jak to zrobić? Mniej kupować, żeby mniej marnować. Um, ocenia się, że marnujemy, uwaga, jedną piątą zakupionej żywności, która jest po prostu wyrzucana, bo się przeterminowała, zepsuła, um, no nikt nie ma ochoty spożyć tego. Podobno statystycznie 300 kg, jak się ostatnio doczytałem, przeciętny Polak wytwarza rocznie odpadów komunalnych. Tak. 350 na całe. Tak. tak Jednak e, natomiast to jest całkiem fajna ilość, dużo poniżej średniej unijnej. O. E, tak, jesteśmy w dobrym miejscu, aczkolwiek te odpady biodegradowalne to jest mniej więcej połowa masy, nie objętości, ale masy tych właśnie odpadów komunalnych. E, I te właśnie nasze bioodpady możemy zmniejszyć ich ilość. Jeżeli zmniejszymy jakby naszą chęć do nadmiernej ilości nabywanych dóbr, które przeznaczamy do spożycia um, i które się zdążą przeterminować albo, albo w jakiś inny sposób no, nie zostaną spożytkowane. Um, I wtedy niestety musimy, musimy je zdeponować właśnie i w tym momencie wytwarzamy odpad. No i proszę Państwa, będziemy na wakacjach we właśnie takie tematy poruszać, jak ten dzisiejszy temat z Panem Profesorem Tomaszem Cies Ciesielczukiem, chociaż i nie tylko, z innymi naukowcami pracującymi w niedawno otwartym naszym NCBR-ze. Dlatego też jesteśmy tutaj, w tej przestrzeni. Już oswajacie się Państwo jako naukowcy z tą nową przestrzenią. Tak, i to właśnie dymna. tu między innymi hmm. będziemy się zajmować nie tylko jakością żywności, um, ale również jakością wody, gleby, nawozów i odpadów. No, i o tym będzie okazja też porozmawiać, bo na wakacjach nieco więcej czasu podczas weekendu, by między innymi o takich tematach też jednak edukacyjnych i uświadamiających nas, jak to jest ważne, jaka jest przestrzeń wokół nas i do czego my się przyczyniamy, a do czego moglibyśmy się nie przyczyniać, poruszać będziemy w naszych programach. Dziękuję, panie profesorze, za spotkanie. Dziękuję bardzo.